Witajcie w wideoporadniku z serii Revit Wnętrza. W tym odcinku stworzymy model stolika kawowego, który będzie miał przypisane parametry szerokości i wysokości, tak aby można było sterować jego wymiarami i wykorzystać go w różnych projektach. Zapraszam do oglądania. Na ekranie startowym Revita otwieramy nową rodzinę. Wybieramy szablon model ogólny metryczny i wybieramy otwórz. Znajdujemy się teraz w widoku rzutu poziomu odniesienia i zaczniemy tworzyć model od utworzenia płaszczyzn odniesienia, które będą sterowały geometrią modelu. Wybieramy zakładkę utwórz, płaszczyzna odniesienia. Rysujemy cztery płaszczyzny odniesienia. I dokonujemy pierwszego wiązania ich położenia za pomocą wymiarów. Wybieramy zakładkę opisz, wymiar wyrównany. Możemy też skorzystać ze skrótu DI na klawiaturze. Wymiarujemy w ciągu płaszczyzny pionowe i poziome. I teraz dodamy pierwsze wiązanie, tak zwane wiązanie symetrii, które ustawi utworzone płaszczyzny w jednakowej odległości od tych centralnych płaszczyzn odniesienia. Aby wykonać takie wiązanie, wybieramy stworzone wymiary i klikamy w symbol EQ widoczny po zaznaczeniu tych wymiarów. To samo wykonujemy dla drugiego wymiaru. I teraz dzięki temu wiązaniu przesuwanie jednej z płaszczyzn będzie oddziaływało na kolejną płaszczyznę, dzięki czemu te płaszczyzny odniesienia będą znajdowały się zawsze w środku modelu. Dodamy teraz parametr szerokość, tak aby móc sterować wymiarami stolika. Za pomocą skrótu DI wybieram wymiar wyrównany i wymiaruję odległość tych płaszczyzn i tych płaszczyzn. Aby stworzyć nowy parametr, należy zaznaczyć wymiar i kliknąć w ikonkę Utwórz parametr. Wpisujemy nazwę. OK. I ten sam parametr przypisujemy do drugiego wymiaru, zaznaczając ten wymiar i z listy rozwijalnej wybieramy utworzony parametr szerokość. Sprawdźmy działanie tych parametrów. Zmieńmy wartość na 600 mm. Jak widać, centrum modelu zostaje bez zmian, natomiast odległości między płaszczyznami się zmieniają. Możemy teraz przejść do utworzenia geometrii podkonstrukcji i zaczniemy od dolnej obręczy podkonstrukcji i utworzymy ją za pomocą polecenia utwórz, wyciągnięcie po ścieżce. Wybieramy polecenie szkicuj ścieżkę i za pomocą narzędzia prostokąt rysujemy ścieżkę wyciągnięcia, przeciągnięcia i blokujemy ją za pomocą symbolów kłódki, za pomocą zamykania symbolów kłódki do płaszczyzn odniesienia. Ścieżka została utworzona, jej położenie zostało związane z płaszczyznami odniesienia. Kończymy rysowanie ścieżki i przechodzimy do stworzenia profilu wyciągnięcia po ścieżce. Wybieramy opcję Edytuj profil i teraz dostajemy komunikat, że w aktualnym widoku utworzenie profilu nie jest możliwe, ponieważ płaszczyzna szkicowania profilu znajduje się pod kątem prostym do płaszczyzny widoku. Revit proponuje nam dwa możliwe widoki, w których możemy utworzyć taki profil. Wybieramy widok elewacja lewa, otwórz widok i szkicujemy profil przeciągnięcia za pomocą narzędzia prostokąt o wymiarach 15 na 15 mm.
Wybieramy zakończ i ponownie zakończ tryb edycji. Geometria została utworzona. Przejdźmy teraz do widoku 3D i sprawdźmy, czy zmiana wartości parametrów poprawnie oddziałuje na geometrię. Wybieramy ikonę domku. Znajdujemy się teraz w widoku 3D. Przechodzimy do okienka typy rodzin i zmieniamy wartość parametru szerokość. Zastosuj. Jak widać, geometria została zmieniona zgodnie z wartością parametru. Możemy teraz przejść do utworzenia górnej obręczy podkonstrukcji, a następnie do utworzenia pionowych elementów podkonstrukcji. Przechodzimy do widoku elewacja lewa i tworzymy trzy nowe płaszczyzny odniesienia, z czego jedna będzie odpowiedzialna za wysokość całego stolika, druga za grubość blatu, a trzecia za grubość profilu podkonstrukcji. Wybieramy skrót RP, który uaktywnia polecenie płaszczyzna odniesienia. Rysujemy jedną poziomą płaszczyznę odniesienia, następnie kopiujemy ją najpierw o 20 mm, następnie o 15 mm. Dodajemy wymiar za pomocą skrótu DI, wymiar wyrównany, od poziomu odniesienia do płaszczyzny odniesienia znajdującej się na samej górze. Następnie wymiarujemy odległości między trzema płaszczyznami i blokujemy ich położenie, zamykając symbole kółek. Dodamy teraz parametr wysokość do tego wymiaru. Zaznaczamy wymiar, wybieramy ikonę utwórz parametr, wpisujemy nazwę, zatwierdzamy. I teraz zauważcie, że zmieniając wartość tego parametru, wysokość tej płaszczyzny się zmieni, natomiast odległości tych płaszczyzn, pozostałych płaszczyzn, pozostaną bez zmian dzięki zablokowaniu tych wymiarów symbolami kółek. Dodajmy teraz górną obręcz podkonstrukcji. Wybieramy wcześniej utworzoną geometrię. Przechodzimy do trybu edycji wyciągnięcia po ścieżce. Wybieramy profil do edycji i edytujemy profil wyciągnięcia po ścieżce. Kopiujemy wcześniej utworzony profil za pomocą skrótu CO, uruchamiamy komendę kopiuj i kopiujemy go pomiędzy wcześniej utworzone płaszczyzny odniesienia. Dokonujemy wiązania tych krawędzi podkonstrukcji do tych dwóch płaszczyzn odniesienia. Wybieram polecenie wyrównaj, wskazuję najpierw płaszczyznę odniesienia, potem krawędź i blokuję symbolem kłódki położenie. To samo uczynię dla dolnej krawędzi i zablokuję położenie. Teraz możemy zamknąć tryb edycji, przejść do widoku 3D i sprawdzić, czy geometria poprawnie reaguje na zmianę wartości parametru szerokość oraz wysokość. Zmieńmy szerokość na 600 mm. Widać, geometria zmienia się wraz ze zmianą wartości parametru. Sprawdźmy działanie parametru wysokość. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Przejdźmy teraz do stworzenia pionowych elementów podkonstrukcji. Przejdźmy do widoku poziom odniesienia i za pomocą narzędzia utwórz wyciąganie, za pomocą narzędzia prostokąt tworzymy profil podkonstrukcji pionowej. Zatwierdzamy i przechodzimy do widoku elewacja lewa, aby dokonać wiązań podstawy i góry wyciągnięcia.
Podstawę ustawiamy tak, aby spoczywała na dolnej obręczy podkonstrukcji, a górę wyciągnięcia za pomocą narzędzia wyrównaj blokujemy do tej płaszczyzny odniesienia, blokując go symbolem kłódki. Sprawdźmy w widoku 3D, czy geometria została utworzona poprawnie i czy podąża za zmianą wartości parametrów. Zmieńmy parametr szerokość oraz wysokość. Zastosuj. Widać, pionowy element znajduje się w pożądanym miejscu nawet po zmianie wartości parametrów. Teraz możemy skopiować ten element do pozostałych trzech narożników. Przechodzimy do widoku poziom odniesienia. Kopiujemy za pomocą narzędzia kopiuj, skrót CO. Do pozostałych trzech narożników pionowe elementy podkonstrukcji. Teraz wykonamy wiązanie podstawy i góry skopiowanych elementów do płaszczyzn odniesienia. Przechodzimy do widoku elewacja lewa. Zmieńmy wartość parametru wysokość, tak aby zobaczyć, które elementy jeszcze nie są przywiązane do tej płaszczyzny. I za pomocą narzędzia wyrównaj, wyrównujemy i blokujemy górę skopiowanych elementów do płaszczyzny odniesienia. Wskazuję płaszczyznę odniesienia oraz górę wyciągnięcia. Blokuję symbolem kłódki i operację powtarzam dla pozostałych elementów. Przechodzę teraz do widoku 3D i sprawdzam, jak działają parametry w modelu. Zmieńmy wartość szerokość na 600, wartość wysokość na 300, zastosuj. Jak widzimy, geometria zmienia się poprawnie wraz ze zmianą wartości parametrów. Pozostało nam utworzenie geometrii blatu. Przechodzimy na poziom odniesienia, na widok poziomu odniesienia. Wybieramy polecenie utwórz, wyciąganie i za pomocą narzędzia prostokąt wyrysowujemy prostokąt i blokujemy jego położenie do płaszczyzn odniesienia, zamykając symbole kłódek. Zatwierdzamy wyciągnięcie, wracamy do widoku elewacja lewa i za pomocą uchwytów dopasowujemy górę wyciągnięcia do górnej płaszczyzny odniesienia, blokujemy jego położenie, a za pomocą polecenia wyrównaj blokujemy dół wyciągnięcia do tej płaszczyzny odniesienia. Wskazuję płaszczyznę, następnie dół wyciągnięcia i blokuję jego położenie. Przechodzę do widoku 3D i dokonuję sprawdzenia, czy wiązania zostały zdefiniowane poprawnie. Widzimy, że wszystko działa sprawnie. Możemy przejść teraz do wykończenia geometrii blatu i dodania wyobleń na krawędziach. W tym celu wybieram polecenie utwórz, forma wycięcia, wyciągnięcie po ścieżce i tym razem skorzystam z opcji wskaż ścieżkę. Różnica między szkicowaniem ścieżki jest taka, że wskazana linia automatycznie jest wiązana do krawędzi w modelu 3D i będzie przesuwać się razem ze zmianą geometrii tego modelu. Wskaż ścieżkę wskazuje krawędzie blatu. Zatwierdzam ścieżkę i przechodzę do edycji profilu. I teraz najłatwiej będzie to zrobić w widoku elewacji. Zobaczmy, którym. Na ViewCube widać, że ten widok będzie miał nazwę przód. Więc przechodzę do widoku elewacji, wybieram widok przód i przystępuję do wrysowania formy wycięcia, która będzie ścinała krawędzie blatu, aby nadać im zaokrąglenie. Wybieram narzędzie linia
i wyrysowuję linie na wierzchołkach blatu. Następnie wybieram polecenie zaokrąglenie, zaznaczam promień, wybieram wartość 1 mm i wykonuję zaoblenie tych krawędzi. Następnie za pomocą narzędzia przytnij wydłuż do narożnika, łączę ze sobą linie w narożnikach i za pomocą tego samego narzędzia łączę linie z łukiem. Profil został utworzony, wychodzę z trybu edycji i w widoku 3D sprawdzam, czy geometria blatu została docięta poprawnie oraz czy forma wycięcia poprawnie zmienia się wraz ze zmianą wartości parametrów. Zmieńmy wartość parametrów. Wszystko działa poprawnie. Możemy teraz przejść do nadania materiałów elementom naszego modelu. Zacznijmy od blatu. Wybierzmy geometrię blatu i w panelu właściwości w linii z materiałami wybierzmy dla blatu materiał marmur, a dla elementów podkonstrukcji z kontrolem dodaję do zaznaczenia elementy, a dla elementów podkonstrukcji wybierzmy stal mosiądzowaną. Zmieńmy styl wizualny, aby podglądnąć nasz stolik z materiałami, jak wygląda. Żeby pozbyć się tych łączeń na podkonstrukcji, skorzystamy z polecenia dołącz i wskażemy elementy, które chcemy połączyć, tak aby łączenia stały się niewidoczne. Stolik jest gotowy do wstawienia do modelu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.